Sarajewo często określane jest jako takie miejsce, w którym łączy się kultura wschodu i zachodu. Jest tutaj wiele różnych dzielnic, dzielnica turecka, dzielnica europejska, mnóstwo świątyń różnych wyznań i także wielu mieszkańców różnych wyznań, którzy żyją tutaj, można powiedzieć, pod jednym dachem. Jesteśmy już na starówce w Sarajewie, przy ulicy Ferhadija. Z tyłu chrześcijańska katedra, ale to miejsce jest charakterystyczne między innymi tym, że za chwilę będziemy mijać synagogę i meczet, czyli świątynię różnych wyznań, które tutaj się mieszają. W tej katedrze w 1997 roku mszę świętą odprawił papież Polak Jan Paweł II. Jego pomnik stoi przed tą świątynią, a tuż przed nią na ziemi znajduje się również jedna z róż Sarajewa, czyli dziur w asfalcie pokrytych czerwoną farbą upamiętniających miejsca, w których ginęli ludzie podczas wojny bałkańskiej na początku lat 90. Dzielnica Bastrasija jest często określana jako serce Sarajewa. Zaczęła powstawać tutaj w połowie XV wieku i dzisiaj doskonale symbolizuje to, z czego Sarajewo jest znane, czyli zmieszania się różnych kultur. Jest tu wiele meczetów i jest to taka typowa atmosfera i kultura turecka. Wieczna Vatra, czyli wieczny ogień, pali się tutaj na skrzyżowaniu ulic Marszala Tita i Ferhadija na początku starówki w Sarajewie. I to miejsce jest poświęcone pamięci wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w obronie Sarajewa w czasie II wojny światowej. Sarajewo jest bardzo znane z licznych swoich mostów nad rzeką. Mosty te łączą dwie części miasta. Po prawej stronie kiedyś była to taka typowa dzielnica handlowa, targowa, a po lewej stronie rzeki znajdowały się urzędy administracyjne, koszary wojskowe i inne budynki miejskie. Teraz jesteśmy przy Moście Łacińskim, najbardziej znanym, który zapisał się w historii całej Europy i świata, bo tutaj, tuż przy tym moście, gdzie dzisiaj znajduje się Muzeum Miasta Sarajewa, Gavrilo Princip zamordował arcyksięcia austriacko-węgierskiego Franciszka Ferdynanda. Było to wydarzenie, które stało się iskrą zapalną do historycznych zmian na kontynencie europejskim, a także było jednym z najważniejszych powodów wybuchu I wojny światowej. Jesteśmy przed Stadionem Olimpijskim w Sarajewie, który był areną otwarcia Igrzysk Zimowych w 1984 roku. To jak na razie największe wydarzenie sportowe w historii byłej Jugosławii, obecnej oczywiście Bośni też. Stadion, który został wybudowany po II wojnie światowej, później przed igrzyskami został gruntownie zmodernizowany, był bardzo nowoczesną areną, ale zaledwie 8 lat po igrzyskach, w 1992 roku, kiedy rozpoczęła się wojna na Bałkanach, stadion został doszczętnie zniszczony, został odbudowany w 2 lata po wojnie. Dzisiaj ten stadion służy głównie do rozgrywek piłki nożnej.